Cześć, Piotr Gmerek, HDTV Polska. Tak jak widzieliście po Facebooku, po forum, po portalu, jestem w Londynie. No właśnie, jestem w Londynie z firmą Sony, jest ze mną Kamil Krzywański, który jest odpowiedzialny za PR. No i Kamilu, co tu się dzieje dzisiaj? Bo studio Sony Picture, super telewizory, co tu dzisiaj się wydarzyło? Tak jak powiedziałeś, jesteśmy w Londynie w studio Sony Pictures Entertainment. Jesteśmy na europejskiej premierze nowych telewizorów Bravia. Ogłosiliśmy dzisiaj kilka nowych serii. Czekaliśmy spośród, na nie, tam plotki, czekaliśmy, plotki pewnie jakieś tam gdzieś krążyły. Tak. Pojawiły spośród tych nowych serii na szczególne wyróżnienie zasługuje stojąca za nami seria ZD9. ZD9, model flagowy, najwyższy, najlepszy w historii telewizorów od Sony. Pozycjonowany, właśnie, bo tego mi trochę, powiem szczerze, właśnie brakowało. Tego modelu takiego w firmie Sony, który rzeczywiście mógłby konkurować z tymi najbardziej high-endowymi i rozumiem, że to jest telewizor, który Dokładnie ten model może konkurować z najlepszymi telewizorami. Jest to nasz najwyższy model, jesteśmy z niego najbardziej dumni. Najlepszy do tej pory w historii stworzony przez firmę Sony. Telewizor ten będzie dostępny w trzech rozmiarach, w trzech talarzach. 65 cali, 75 cali. I największy stojący za nami 100 cali. No, powiem wam, że słuchajcie, to co jest tutaj przy mojej głowie z tyłu robi ogromne wrażenie i to jest rzeczywiście telewizor 100-calowy, który ma po prostu wszystkie te cechy Ultra HD, które powinien mieć taki telewizor, a udało się to już widzę zapakować, mówiąc tak kolokwialnie, właśnie w 100 cali, tak? To powiedz nam właśnie, czym on się charakteryzują te telewizory właśnie od 65 do 100 cali, no bo to jest high-end, totalny high-end. Tak. Cała seria ZD9, wszystkie calarze, jest wyposażona m.in. w nowy procesor obrazu. Procesor obrazu X1 Extreme, który jest o 40% wydajniejszy niż jego poprzednik, procesor X1. Jest to procesor stworzony specjalnie z myślą o obrazie 4K HDR, który ma uwydatnić wszystkie najlepsze cechy tego obrazu. Jasne. Drugą najważniejszą cechą tych telewizorów jest nowe podświetlenie Backlight Master Drive. Na to czekaliśmy wszyscy. Podświetlenie Backlight Master Drive, które... Pełne podświetlenie LED, które charakteryzuje się tym, że podświetlona jest każda pojedyncza dioda LED telewizora. Jasne. Więcej szczegółów technicznych nie będę zdradzał, bo na pewno będziecie chcieli przetestować. Tak, no nie oszukujmy się. W redakcji dopiero jak weźmiemy ten telewizor, my też słuchacie, no nie będę tutaj wam opowiadał co widać, bo wiemy dobrze, że to są wszystko takie warunki, no na pewno nie takiej laboratoryjnej jaskini jak u nas w redakcji, natomiast wszystko dokładnie opowiemy wam w teście, bo naprawdę to podświetlenie ma bardzo dużo stref, zresztą tutaj nie mogliśmy robić zdjęć, nagrywać filmów, ale było pokazane i powiem wam, że tych stref jest naprawdę bardzo dużo, no i ten HDR, prawda, bo widzę też, że tutaj rzeczywiście ten HDR 4K jest bardzo promowany i też dawał po oczach, chociaż tutaj pan inżynier no, nie chciał się podzielić tą jasnością, no ale zmierzymy to, tak? No wierzę, że zmierzymy. No ponad 1000 kandeli jest, to widać gołym okiem, a liczę, że jeszcze pewnie więcej. Więc tak, na HDR też firma stawia, prawda? Ponad 1000 kandeli jest, firma stawia intensywnie na HDR. Wszystkie nowe modele mają intensywnie rozwijać właśnie 4K HDR. Jasne. A jeśli chodzi o flagowe modele ZD9, no to zarówno ten procesor, jak i nowa forma podświetlenia są stworzone specjalnie z myślą właśnie o 4K HDR. Jasne. O tym, żeby jak najlepsze wrażenia dostarczyć widzom poszukującym tych treści. Jasne. Cena. Ile to kosztuje? Bo to chyba nie są tanie telewizory, tak? To nie są tanie telewizory, zresztą jak wszystkie flagowe modele zazwyczaj. Jasne. Wersja 65 cali będzie kosztowała na rynku europejskim około 5000 euro. Wersja 75 cali będzie kosztowała około 8000 euro. No a niestety wersja 100-calowa... Tego to możemy się spodziewać. Tak, będzie kosztowała około 70000 euro. Z zaznaczeniem, że oczywiście dla rynku polskiego ceny dokładne będą podane w późniejszym terminie. Jest to cena orientacyjna, taka sugerowana na rynek europejski, a o szczegółach dostępności tych telewizorów i o ich dokładnej cenie będziemy informować później. No tak, powiem szczerze, właściwie nie jestem bardzo zaskoczony, bo telewizory z pełnym podświetleniem cały czas no, są drogie i za coś się płaci. Zresztą widzieliśmy konstrukcję tego ekranu, no naprawdę jest mega szczegółowa i sam inżynier mówił, że no, to musi kosztować, tak? Więc zobaczymy też, jak to wyjdzie w praniu. Powiedz jeszcze coś o Androidzie, bo też są pytania na forum właśnie, jeżeli chodzi o update do tej pory. Była ta wersja 5, tak? Natomiast w tej chwili one są już w tej nowszej, tu były zapewne. Tak, wszystkie ogłoszone dzisiaj telewizory, czyli nie tylko ZD9, ale to seria XD70, XD80, SD80 delikatnie zakrzywiony, XD83. Te wszystkie telewizory będą miały nową, szóstą generację Androida, czyli Android 6 Marshmallow.
Oczywiście dla starszych telewizorów będzie dostępna aktualizacja jednak w troszeczkę późniejszym terminie, jasne, a wszystkie te nowe są wyposażone w Androida 6. Wchodziłem w menu, było 6, tak? Więc nie było z żadnej ściemy, tak? Tylko rzeczywiście, rzeczywiście było. No dobrze, no to telewizor prezentuje się super. No wspomnijmy jeszcze o tych innych modelach, bo jeszcze tu uzupełnienie będzie line-upu, prawda? O niższe modele, ale rozumiem, że one będą po prostu wypełnieniem tak jakby luki jeszcze, no jeżeli ktoś, no nie wiem, nie chce tego tańszego, nie chce tego najdroższego, no to jeszcze tam ze 2-3 telewizory. Tak, dokładnie. No, takim wejściowym modelem będzie model XD83, który będzie miał dwa talarze 43 i 49 cali. Będzie, tak jak wspominałem, model delikatnie zakrzywiony, który też będzie dostępny dla fanów ekranów zakrzywionych. Wiemy, że część osób lubi zakrzywione ekrany, więc firma Sony też musi mieć w swojej ofercie oczywiście taki ekran. Jest on delikatnie zakrzywiony, ale jest to zakrzywienie, które jest naszym zdaniem optymalne. Ważne, że jest w ofercie, tak, bo dokładnie. To niektórym się to podoba. Tak, no i jeszcze oprócz tego dodatkowe modele, które tak jak powiedziałeś, mają uzupełnić ofertę, jasne, i dać możliwie pełny przekrój dostępności dla klienta. Każdy mógł coś wybrać. Dokładnie. Jasne. No to kiedy do testów jedzie? No w ciągu najbliższych tygodni. Nie mogę jeszcze potwierdzić kiedy, jasne, dokładnie, ale w ciągu najbliższych tygodni mamy dostać, jasne, egzemplarz testowy ZD9. Zawieram przede wszystkim. Tak. Więc będziecie mogli oczywiście testować. Porównamy go z konkurencją, bo konkurencja jest i na pewno będziemy chcieli zobaczyć, bo dużo się dzieje. Dobrze, Kamilu, to ja Ci bardzo dziękuję w takim razie. Ja Was zapraszam na portal, będziemy tam pisać na temat tego spotkania dzisiejszego. Ja mam dużo zdjęć, dużo fajnych rzeczy. No i wkrótce test, więc tu Kamila będę męczył, żeby nam ten telewizor dostarczył i no. Oczywiście z wielką przyjemnością. Jasne, dobrze. To dzięki w takim razie, Kamilu. Dzięki serdecznie. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki, cześć.